Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Banach i zapraszam na kolejny odcinek z GeoGuessera, gdzie znowu pojedziemy sobie po Radomiu. Tym razem zagramy dwie mapki z Radomia, czyli łącznie 10 miejsc. A dlaczego? Bo bardzo szybko odgadłem, co było. Ja się fajnie grało, więc zagrałem więcej. A dlaczego jeszcze raz Radom? Bo naprawdę fajnie też się oglądało wam to, bo widziałem po wyświetleniach. Także jeżeli chcecie więcej takich mapek, to dajcie znać i piszcie też w komentarzach, z jakich wy jesteście miast. To może kolejny odcinek GeoGuessera będzie właśnie z waszego miasta, także dawajcie znać. No i tak jak mówiłem, spodobał mi się GeoGuessera z Radomia, więc odpalamy challenge'ik jeszcze raz z Radomia. Wziąłem inną mapkę, bo tych mapek jest 4, także wziąłem sobie inną. Potem polecimy kiedyś jeszcze z inną, ale no wiecie, zobaczymy jak to będzie. Macie tutaj kodzik, który możecie sobie skopiować. A ja klikam Start Challenge i fajnie będzie, jak będziecie pisali też swoje miasta, w których mieszkacie i może tam też zawitam z GeoGuesserem, tylko żeby takie miasta były, na przykład jakieś duże, Kraków, Warszawa, coś w tym stylu, na pewno będzie, jakiś Pszczyna, może tego nie być, jestem w szoku, że w ogóle Radom jest. Ale dobra, patrzymy i na pierwszy rzut oka to mi zupełnie nic nie przypomina. Radom, Domeksim, I don't... No, gdzie to jest? Naprawdę, nie mam pojęcia. Jak tak bez ruchu miałbym popatrzeć, to mi się kojarzą dwa miejsca w Radomiu, ale to żadne chyba z nich, bo w tych dwóch miejscach powinna być tu zaraz ulica. A jej tutaj nie ma. Na pewno jest to, co w Radomiu jest bardzo częste, czyli budownictwo te blokowe takie i zaraz obok domki. To jest w Radomiu jakaś plaga z tym i powiem wam szczerze, że to jest naprawdę niefajne, bo no najpierw masz domki, które są takie no średniej jakości, powiedzmy, że one są średnie. Tutaj jest Lotus jakiś. Czy to będzie... A to wiecie co? To jest miejsce, gdzie ja w życiu nie byłem w Radomiu. To już wiem, gdzie to jest, w sensie znam tą ulicę, nieraz obok niej przejeżdżałem, bo to jest 1905 roku, tutaj jest Lotus, ale nigdy tutaj nie wjeżdżałem w te domki. Dobra, to już szukamy sobie w takim razie teraz. 1905 roku. 1905 roku, to będzie gdzieś tutaj. To będzie gdzieś tutaj, jest Lotus i to będzie ta ulica. I to będzie ta ulica tutaj i chyba to będzie to, ale jeszcze bym sobie zobaczył dokładnie, w którym miejscu ja jestem. Jestem przy bloku 17 i tutaj niestety nie ma żadnej uliczki. Demit. To sobie polecimy w tą stronę, w sensie nie ma nazwy ulicy. A szkoda. Wybrukowana jest tu jakaś. I tu co będzie? No kurde, Kujawska ulica. Dobra, mamy Kujawską. Mamy Kujawską, jest dobrze. Czyli tutaj jest Kujawska i tu była chyba Ślepa. I my sobie jedziemy tą wybrukowaną. To będzie gdzieś tutaj. To będzie gdzieś tutaj, mi się wydaje. A nawet tak, bo tutaj jest ta uliczka, to leci dalej ta Kujawska. Okej, to ja nawet bym strzelił, że to będzie gdzieś o w tym miejscu, bo tutaj, oj patrz, jest gimnazjum, jest Kujawska, tutaj jest ten doktor, jeszcze mogłem sobie bliżej to w sumie dać. I to będzie zaraz przy wjeździe do tego gimnazjum, czyli no to będzie gdzieś tutaj. No to mi się wydaje, że będzie gdzieś tu. Wydaje mi się, że będzie okej, mam nadzieję, że będzie piątka. No nie, trochę minąłem się, ale nieźle. Nigdy w tych rejonach nie byłem, a zgadłem, nawet nie wiedziałem, że to jest szkoła numer 11. Powiem wam szczerze, dobra, to bez ruszania się z miejsca, tak na dobrą sprawę, w tym miejscu już wiem, gdzie to jest, bo to nie jest blisko mnie, ale często tędy też jeżdżę. A tutaj kiedyś moja babcia pracowała, taki mały, taki, super, a tu, czekajcie, albo tutaj, kiedyś był taki zarąbisty kurczak, jak byłem mały, tu się chodziło na tego kurczaka, chyba tutaj był ten kurczak. Albo tutaj, w którymś z tych budynków był naprawdę kozacki kurczak, a tu jedno z nielicznych miejsc, gdzie wywołują jeszcze u Weisera, Jerzego Weisera, wywołują jeszcze kliszę. Ciężko jest znaleźć jakiś taki mały zakład, który faktycznie wywołuje kliszę u siebie, a nie odsyła do jakiejś, oczywiście wiecie, dużej chemicznej jakiejś tam pierdoły, ale dobra, rozgadałem się niepotrzebnie. Zobaczmy sobie, chyba że chcecie, żebym się rozgadywał na temat mojego miasta, jak czas gdzieś tutaj jestem, no to wtedy dajcie znać, to wtedy to będę robił oczywiście. To jest Słowackiego ulica, więc nie Struga. I to będzie gdzieś w tych rejonach, bo tutaj mamy ten blok. I to będzie gdzieś tutaj, bo tutaj są te pawilony, więc to będzie gdzieś w tym miejscu. To będzie gdzieś tutaj. No i idealnie 5000 punktów, 6 metrów różnicy. Także mi się wydaje, że jest naprawdę spoko. Play next round. No dobra.
i nie mam pojęcia, gdzie to jest. Na pierwszy rzut oka to będzie... Dobrze, już wiem. Już w tym momencie chyba wiem. Tutaj sobie dojadę. Nie pamiętam ni cholera, jak ta ulica się nazywa, ale tutaj nie... ale tutaj niedaleko chodziłem do szkoły. Tak, dokładnie. Tutaj niedaleko chodziłem do szkoły, nawet wam mogę pokazać. To jest ulica Kolberga. Widzę, dobra. Czyli to jest Kolberga. Ja nie chodziłem na Kolberga do szkoły, ale chodziłem w tamtą stronę, ale widzę, że tam nie mogę pojechać za bardzo. No to najpierw znajdźmy sobie Kolberga. I tutaj nie wiem, co to jest, ale właśnie zawsze przejeżdżałem obok tego i mi się podobała ta... ten budynek tutaj. I to będzie gdzieś tutaj. To będzie gdzieś tutaj. Port, port lotniczy. Trochę za bardzo poleciałem jednak. Park Kościuszki. I to będzie gdzieś o w tych rejonach. Tylko że ZUS oddziału Zbrowskiego. O, to tu będzie tutaj. Jest tutaj Oleksego Kolberga. Mamy tutaj. I tutaj jest Zbrowskiego. I tutaj chyba dalej jest Kolberga. Tutaj jest szkoła numer 33. Budynek ulica Kolberga 17. Jakieś coś takiego. Stamar. To będzie... Nie wiem, czy nie będzie czasem tu. Szklana? Czy to nie będzie tu gdzieś? Gdzie w ogóle ja miałem tego pinga? Ja miałem przy Kolberga 4, czyli miałem tutaj Kolberga i to będzie chyba tutaj, bo to będzie Szklana, bo tutaj jest huta szkła, tak, to będzie tutaj mi się wydaje. A ja do szkoły, moi drodzy kochani, moi drodzy, chodziłem tutaj. Ja nawet wam pokażę, to jest szkoła, która, kurde, to jest stan umysłu, nie szkoła. Pojadę sobie tędy, mam nadzieję, że trafię tam z tej strony, bo powiem szczerze, że tak średnio pamiętam, jak się... Tutaj, tutaj jest szkoła numer 33 chyba, z tego co pamiętam, w Radomiu. Tak, tutaj jest szkoła numer 33, a tu, to widzicie, to jest budynek mojej szkoły, bo ja chodziłem do prywatnej szkoły, do katolika, to się katolik nazywał, tak? Katolickie gimnazjum. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich z katolika, jeżeli ktokolwiek mnie ogląda. A wiem, że kilka osób wie, że coś sobie YouTubuje i wiem, że mogą to oglądać. Także bardzo serdecznie pozdrawiam. I wiem, że na pewno jedna osoba by mogła to obejrzeć, ale nie ma czasu. Także pozdrawiam im jeszcze bardziej. Lecimy. Nie mogę się tepnąć jakoś szybko, także przeklikam się trochę tego czasu. No nie wiem, czy mi się chce tak klikać. Dobra, lecimy. A czy strzałkami mogę? Nie mogę, god damn it, ale dobra, już jesteśmy. Nie wiem, co się stało, ale nie mogę się przeklikać dalej. Oczywiście miejsce już zaznaczyłem w miarę dobrze. O, i tutaj jest moja szkoła stara. O, 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 o. Fuck, co tu się... Ej, co tu się porobiło? Coś się tu porobiło. Czy ja nie mogę tutaj wjechać? Ty, nie mogę tam wjechać, a tam jest szkoła, to jest budynek szkoły, a raczej za tym. No trudno, nie dam rady, także czy ja zaznaczyłem w ogóle coś? Zaznaczyłem, patrzymy ile punkcików. No oczywiście, weź wykup sobie abonament. Boże, przestraszyłem się, że nie włączyłem nagrania, bo tu miałem 000 i tak what? A to się okazało, że to po prostu jest live, a nie rek. Rek się wszystko rekorduje ładnie. Click here to continue and... A, troszkę 40 metrów różnicy. No nieźle, 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 nieźle. To chyba będzie Aleja Wojska Polskiego. Nie ma drugiej tak zdewastowanej drogi w Radomiu jak Aleja Wojska Polskiego. Tylko teraz pytanie. O, już teraz mogę normalnie się teleportować. Tylko teraz pytanie. Na wysokości czego to jest? Tutaj jest... co tutaj jest? Kładka, czy to są tory? To jest kładka chyba. Dobra, tutaj jest wiadukt na Lubelskiej. Okej. Okej, tu mamy port lotniczy. Tutaj jest ten wiadukt. Tutaj Amper Portownia AGD. Tutaj widzę, że jest chyba ta kładeczka. Albo to są tory może? Tutaj jest jakaś dróżka poranna. No to gdzieś tu będzie. Ciężko mi cokolwiek dać. O, prawie idealnie, zobaczcie. Idealnie, prawie. No ciężko, bo tu nie miałem żadnego punktu odniesienia tak naprawdę, żeby idealnie się wcelować. Ale nie poszło źle, nie poszło źle. Co my tu dalej mamy? McDonald's tu jest. Znowu jesteśmy na tej samej ulicy, tylko kawałek w innym miejscu, przy lądzie w tym momencie. Bo my wcześniej byliśmy tutaj, a teraz jesteśmy tu. I to będzie dokładnie w tym miejscu. Tutaj pięknie, idealnie sobie trafię. To będzie prost idealnie. No jest, panie kolego, drogi kochany, prawie idealnie. No, nie siadło aż tak, jakbym chciał.
Szybko coś nam to poszło. 9 minutek bez jakichś historii. No to co? Spróbujemy zagrać sobie jeszcze raz. Wpiszę sobie znowu tutaj Radom. Proszę bardzo, Radom, Poland. I weźmiemy teraz to. Inną mapkę. O nie, nie wziąłem, dobra. Wziąłem sobie bez czasu, trudno się mówi. Polecimy bez czasu i od razu pierwsze co? Wywaliło mnie tam, gdzie nie wiem, gdzie jestem. Absolutnie nie mam pojęcia, gdzie to jest. Nie widziałem tego miejsca nigdy. To muszą być jakieś włośniki albo coś w tym stylu. Co tutaj jest? Długojowska. What? To ja na pewno Radom wziąłem? Nie mam pojęcia, gdzie jest Długojowska. Aha, to jest słowackiego, okej, zamówienie słowackiego, dobra, kojarzę. Teraz do głównej drogi doszedłem, no to już kojarzę, to bez problemu, to jest Kozienicka, to nie. Jest słowackiego i teraz pytanie, gdzie jest Długojowska tutaj, bo musimy to znaleźć. Dzielna. To będzie gdzieś tutaj, tylko pytanie gdzie? Tfu, ta nazwa ulicy. O, tam była jedna taka, dobra. Jest Długajowska, jest. I tutaj jest publiczny gimnazjum numer 10. Czyli to będzie tutaj, nie? Nas tutaj wyrzuciło, tak? Bo tutaj przy publicznym gimnazjum numer 10. Tak mi się wydaje. Pykamy. I tutaj jest dopiero Słowackiego. Czyli mnie jednak nie tutaj wyrzuciło. A nie, tutaj, bo tutaj leci Słowackiego. Tak, czyli pięknie. Dobra, idealnie, 5000 punktów, super. Następna mapka. Lombard, pierwsze co się nam rzuciło. Lombard, dobra, ja wiem gdzie to jest. To jest Mireja Muniusz, nie, Malczyńskiego. To jest ulica Malczyńskiego w Radomiu również. Także zobaczmy sobie ulicę Malczyńskiego. Gdzie ona była? Park Leśniczówka to nie. Struga też nie, to tu niżej. To będzie tutaj Słowackiego. Wszystko znowu w tych mniej więcej tych samych rejonach. Kilińskiego, Marki Liskłodowskiej, Henryka Sienkiewicza. Wiecie co? Po Galerii Słonecznej będzie najwygodniej, bo ona tutaj niedaleko jest. Tutaj Struga. I to będzie to dom Jacka Malczewskiego. Tak, to jest dom Jacka Malczewskiego. Tutaj tabliczka oczywiście zatarta z nazwą ulicy, ale to będzie przy lądzie zaraz. Tutaj Stańczyka jakaś, Dzika, to chyba będzie ta, to chyba tu będzie, bo innej ulicy tutaj nie widzę, a tutaj dalej są rodzaje zjazdy, także musi to być tutaj gdzieś. No idealnie, 7 metrów, pięknie moi drodzy, pięknie. A to będzie Trauguta i 1905 roku i jakaś tutaj na D, nie pamiętam jak się to nazywa, ale to będzie gdzieś tutaj. To nie tutaj, tu będzie, o, widzicie, tutaj jest Trauguta. 1905 roku i Poniatowskiego. O, widzicie, to jest Poniatowskiego. O, widzicie, ale pięknie nam leci teraz. Widać, że Banach jednak aż tak dużo w domu chyba nie siedzi, bo zna to swoje miasto, nie? Bliżej tego skrętu będzie, czyli to będzie tutaj. Proszę bardzo. I znowu oczywiście, żebym kupił za 2 dolarki, ale tego nie zrobię, bo nie chcę. Poczekam do 4 sekundy. Poczekane. Dobra, lecimy dalej. Play next round. Zobaczmy, gdzie to będzie. Wieś Plourzyn. Jak znajdę ten obrazek, to wam wkleję teraz obrazek z tego klubu. Tutaj powinniście, nie tutaj, na środku ekranu powinniście widzieć teraz. Mam nadzieję, że widzicie, że nie zapomnę. Znaczka tego klubu, zdjęcia. Więcej wam nie powiem, że tutaj się nie powinno chodzić. I to jest, nie pamiętam jak ta ulica się nazywa. Szarych Szeregów i Maratońska? Na M jakoś, na pewno coś takiego, na M. To będzie tutaj. Wernera. Wernera, Mileckiego i Szarych Szeregów. Skrzyżowanie trzech ulic. Tutaj mamy, a na dolu kebab. Nie znam kebaba tego. Tutaj jest ubezpieczalnia. Tutaj jest apteka. No jest apteczka. To będzie gdzieś tutaj, pomiędzy tymi budyneczkami. No, będzie gdzieś tu.
Sądzę, że nigdzie indziej to nie może być. No, 5000, ładnie, super, pięknie. Playnex Round, dobra, wybieramy następną. O, dzień dobry, tutaj pan kolega na rowerze sobie jedzie. I dzieciaki go gonią pewnie. To zawsze, jak ten typ jeżdżący na rowerze po mieście, robiący zdjęcia, zawsze się jak trafia, to dzieciaki za nim gonią. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Wróćmy na miejsce docelowe, bo ja wiem, gdzie to jest. Tutaj jest szkoła tańca. Ten gościu coś tam w Tańcu z Gwiazdami brał udział. Gość tutaj ma chyba szkołę tańca w tym miejscu, nie? Tlaniec dla każdego, coś takiego. No, jakiś tam, jakieś sukcesy odnosił. A tutaj też jest, widzę, że angielski z klasą. Tutaj jakaś baleno, jakiś sklep. Anonce. No i oczywiście banki, a tutaj mamy Subwaya, a tutaj są fontanny i to jest oczywiście nasz główny deptak w mieście, czyli Żeromskiego. Teoretycznie na deptakach powinno być dużo ludzi, w tym momencie jest. Dużo jest tu kawiarenek? Aczkolwiek brakuje więcej banków, chyba mi się wydaje, niż kawiarenek. Dobra, szukamy Żeromskiego. Szukamy Żeromskiego. Nie jest tak łatwo znaleźć sobie ulicę. Tutaj jest Mikołaja Reja, Galeria Słoneczna. To jest tak, powiem wam szczerze, że niby prosto się wydaje znaleźć. Mieszkasz w mieście i prosto niby znaleźć, ale jednak tak nie tak łatwo. Witolda, to jest za daleko. Tutaj mamy tu dom, tutaj jest to, oddział Millennium. Okej, to my będziemy gdzieś o w tym miejscu, mi się wydaje, że tu przy oddziale Millennium będzie chyba spoko. 5 metrów, idealnie po prostu, idealnie, ideolo. Ile? 24 tysiące. O, się wydaje, przepraszam bardzo, ale jest... W pół do trzeciej, jak to nagrywam. Idealnie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek, mam nadzieję, że wam się on podobał. Jeżeli tak, to zapraszam na kolejne, które będą... Najprawdopodobniej przyszłą nadzieję z GeoGuessera, także zapraszam, do zobaczenia i pa pa!